Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj gościem w Klubie Ronina jest pan profesor Zbigniew Lewicki, a tematem będzie kadencja prezydenta Donalda Trumpa. Przekazuję mikrofon. Dobry wieczór państwu. Z góry powiem, że muszę się trochę przyzwyczaić do tej formy, bo ja oczywiście prowadzę zajęcia zdalnie, ale wtedy są ikonki z osobami, które mnie słuchają, a tutaj tak trochę radiowo, że tak powiem. No ale to jakoś postaram się nie pogubić tym. Proszę państwa, ja będę mówił niezbyt długo, bo liczę na to, że będą państwa pytania, będą wątpliwości, będą ewentualnie jakieś niezgody, to bardzo proszę pisać i ja spróbuję na żywo lub po zakończeniu na nie odpowiadać. Może po kolei w takim razie. Donald Trump, no wiemy jakim był prezydentem od samego początku. Donald Trump, kiedy kandydował na urząd prezydenta, nie ukrywał swoich celów, ale także nie ukrywał cech swojego charakteru. Jak sobie przypomnimy, a to można oczywiście obejrzeć jego transmisję z jego debat telewizyjnych, to było widać, że jest to polityk niezwykle dynamiczny, ale też i nie nakładający sobie żadnych hamulców, jeśli chodzi o atakowanie przeciwników. I to była jego cecha od początku jego kariery politycznej. I przypominam o tym dlatego, że jest takie powiedzenie, może nieładnie brzmiące, ale sens jest jasny, to brały. Innymi słowy, Amerykanie zaakceptowali Trumpa takim, jakim on był. Nie był klasycznym politykiem, który udaje co innego w trakcie kampanii, a jak już to będzie ten urząd, to zachowuje się inaczej i obiecuje inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. U Trumpa ta uczciwość w pokazywaniu siebie i swoich celów była widoczna od samego początku. I teraz Trump od początku postawił sobie hasło, jak wiemy, uczyńmy znowu Amerykę wielką. I to jest jego największa zasługa, jeśli chodzi o te cztery, przynajmniej na razie, cztery lata jego prezydentury. Ameryka, jak wiemy, była wielka, ogromna po II wojnie światowej. Wyszła z tej wojny niezniszczona, bogata i tak dalej, to wszystko to jakby są oczywiste rzeczy. I z tego powodu reszta świata na taki czy inny sposób uznała za właściwe wykorzystywanie siły i bogactwa Ameryki. Czy to chodziło o sprawy bezpieczeństwa, NATO finansowane w ogromnej części przez Stany Zjednoczone, czy chodziło o finanse, Bank Światowy, do którego Stany Zjednoczone wniosły ogromny udział, czy chodziło oczywiście o przeciwstawianie się komunizmowi i kładzenie tamy ekspansji komunistycznej. I to wszystko spoczywało na ramionach Stanów Zjednoczonych i w pierwszym okresie można było to zaakceptować, bo Europa Zachodnia, już nie mówiąc o naszej części świata, była w tragicznym stanie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, pewnie może część państwa wie, jak wyglądała Wielka Brytania nie w czasie wojny, ale po wojnie. Kiedy pierwszy przyszła ogromna susza, potem zima stulecia powiedzmy, a wtedy w Wielkiej Brytanii na przykład rury były na zewnątrz budynku, bo przecież tam uważano, że tam nigdy żadnego mrozu nie będzie. Nie było prądu, nie było, były kartki, które pojawiły się dopiero po II wojnie. To była totalna tragedia. I Stany Zjednoczone bardzo pięknie i dzielnie, to trzeba powiedzieć uczciwie, przejęły na siebie rolę tego państwa, które wspomaga inne państwa, które służy im pomocą, które finansuje ich potrzeby. Plan Marshalla, prawda, jak wiemy, który odbudował Europę Zachodnią, to były Stany Zjednoczone, które przyśniły się, powiem to uczciwie,
Trumpowi i jego zwolennikom 70 mniej więcej, 70 kilka lat później. No bo oczywiście nie było powrotu do Ameryki lat 50. Tej Ameryki, jaką znamy z filmów, szczęśliwe rodziny, ładne domki, duże trawnice, ogromne samochody i tak dalej, i tak dalej. To był mit, bo oczywiście Ameryka nigdy w całości nie była aż tak wspaniała. No ale jednak to był kraj szczęśliwy, pewny siebie, pomimo tego, że była zimna wojna, pomimo tego, że amerykańska panika przed wojną atomową była wcale nie mniejsza niż nasza w sensie geograficznym, że tam prowadzono ćwiczenia, jak się zachować, kiedy będzie bomba atomowa w szkołach, prawda, dzieci miały wchodzić pod ławki, przykrywać głowę gazetami, rozdawano dzieciom w szkole nieśmiertelniki, więc ten strach był, ale jednak dominowało poczucie, że żyjemy we wspaniałym, szczęśliwym kraju. To się oczywiście zaczęło psuć, podobnie jak na całym świecie, to już jakby boczna kwestia. Natomiast państwa europejskie, głównie europejskie oczywiście, czy wyłącznie, uznały, że Ameryka już zawsze będzie płacić za nich. Że można oczekiwać, że Ameryka będzie tym państwem, które będzie się zajmowało bezpieczeństwem już to Francji, już to Niemiec, innych coraz bardziej bogatych państw. Bo to uzasadnienie, że Ameryka musi płacić za innych, no wynikało właśnie z tego, że było dużo, dużo bogatsze. Ale powoli państwa europejskie no, stawały się również bardzo bogate. No i cynicznie wykorzystały to, z czym mieliśmy do czynienia już w bardzo takiej mocnej formule na początku prezydentury Trumpa. To znaczy państwa Europy Zachodniej finansowały swoje socjał, prawda, darmowe wczasy, płatne urlopy i tak dalej, i tak dalej, no bo nie musiały wydawać na zbrojenia. I Trump powiedział dość tego. Ameryka jest bogata, Ameryka będzie wykonywała konieczne zobowiązania, ale nie będzie i nie może być państwem, które płaci za inne, a jednocześnie, o czym wiemy, staje się obiektem bardzo ostrej krytyki często. Nastroje antyamerykańskie przecież były właściwie w całej Europie, z wyjątkiem Polski, jeszcze może kilku krajów. I dlaczego Ameryka ma to robić? Dlaczego amerykański podatnik ma ponosić koszty, których europejski podatnik nie chce ponosić? Stać go na to, ale nie chce. I to wywołało oczywiście ogromne protesty w Europie. Czym się Trump, i tu jego wielka zasługa, nie przejmował? Nie przejmował się, realizował swój plan Wielkiej Ameryki, realizował swój plan, którego istotą było powrót do, no trochę mitycznych, ale jednak epoki szczęśliwości. Ale nie robił tego bezmyślnie, absolutnie. Proszę pamiętać, że swoje reformy wewnątrzamerykańskie rozpoczął od bardzo poważnej, wielkiej reformy podatkowej, która była korzystna dla 90 kilku % obywateli, a dla reszty nic nie zmieniła. Oczywiście krytycy zaczęli mówić, no tak, ale najwięcej na tym zyskują, najbogatsi i tak dalej. No tak, najwięcej zyskują, bo najwięcej płacą, więc 5%, wszystko jedno, czy 3% u nich to jest co innego niż 3% osób żyjących z minimalnej płacy. Zresztą wiemy jeszcze z tego wspaniałego pomysłu Reagana, że osoby dużo zarabiające, przemysłowcy, jeżeli mniej wydają na podatki, to więcej inwestują, powstają nowe miejsca pracy, zatrudnia się ludzi, gdzie znowu powstają nowi płatnicy podatków. I on to zrealizował i to w ogóle znikło. Proszę zauważyć, że gdyby to zrobił ktoś inny, demokratyczny prezydent, no to byłoby, prawda, bardzo, no, był za to chwalony, bo był wyjątkowo korzystna reforma.
No ale zrobił Trump, no to oczywiście nie. I tutaj cofnę się jeszcze o kilka miesięcy, bo to wydaje mi się dość istotne. Mianowicie w październiku 2016 roku, czyli na kilka miesięcy, tygodni, przepraszam, przed wyborami, była w Warszawie taka konferencja, no, dotycząca spraw międzynarodowych. I jedną z osób, które brały udział w tej konferencji, była wysoka urzędniczka jednego z, no, Departamentu Stanu. I ta pani w czasie obrad plenarnych, a tam było no, kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset osób, wtedy przed wyborami, a Trump prawda, miał szansę na zwycięstwo, powiedziała jednoznacznie, gdyby oni, tu miała na myśli tych głupich wyborców, gdyby oni jednak wybrali Trumpa, to od pierwszego dnia musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby zrealizować impeachment. Zanim został prezydentem, zanim podjął jakąkolwiek decyzję i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie esencja tego, co będzie się działo, kiedy Trump zostanie prezydentem i niestety tak właśnie się stało. Od pierwszego momentu, w czasie kampanii również oczywiście, był atakowany ze wszystkich stron, za wszystko. Nie było dnia, żeby nie było ataków i to nieważne, czy robił coś takiego, czy odwrotnego, to nieważne. Ważne było, żeby zaatakować Trumpa i pokazać się jako ten dzielny dziennikarz telewizyjny, radiowy, wszystko jedno, gazetowy, który bije w prezydenta. Trump realizował swój plan nie zważając na to, za co powiem uczciwie, no wielka prawda, czapka z głów. No bo proszę sobie wyobrazić, że jednak to jest w końcu przecież normalny człowiek. I on co rano przez lata, od rana, otwierając gazetę, włączając telewizję, słyszy po prostu pod swoim adresem oskarżenia o Belgii, krytykę i tak dalej, i tak dalej. To jest piekielnie trudno znieść, Państwo to rozumieją, jak to się dzieje w małej skali. Polityk musi mieć grubą skórę, no ale gdzieś ta grubość tej skóry się kończy. A mimo to Trump robił w kwestii wewnętrznej i zagranicznej powoli realizował swój plan. Poza tą reformą podatków, oczywiście jeśli chodzi o samą Amerykę, no to w grę wchodziło także sprawa utemperowania nielegalnej imigracji. Stany Zjednoczone przyjmują imigrantów bardziej niż jakikolwiek inny kraj, ale przecież nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wpuścić każdego, kto tylko chce wjechać i to często nie po to, żeby stać się Amerykaninem, tylko po to, by zarobić pieniądze i wrócić do swojego kraju. Dlatego żadna gospodarka nie wytrzyma, szczególnie, że ci ludzie najczęściej nie płacą podatków, nie płacą składek i tak dalej. I udało mu się to. Nawet nie przez to, że ten mur no nie tyle postawił, ile wzmocnił, bo przecież mur już budowali przed nim prezydenci, to też, ale on przede wszystkim nakazał odpowiednim służbom dobre wykonywanie swojej pracy. I tyle, no wystarczyło, prawda, żeby te służby wykonywały to, co do nich należy. Ja nie mam nic przeciwko imigrantom, proszę mnie tak nie zrozumieć, ale uważam, że nielegalna imigracja nie może być tolerowana. Wszystko jedno, czy chodzi o Polskę, czy o Stany Zjednoczone. Przecież my też byśmy nie chcieli, żeby nagle otworzono nam granice wschodnie, i żeby, prawda, bez żadnej kontroli, bez niczego mogli tutaj przyjeżdżać wszyscy, którzy chcą, a potem wyjeżdżać. Żaden kraj na to sobie nie może pozwolić, no szczególnie jeżeli istnieje różnica gospodarcza między tym krajem a sąsiadami. I to mu się udało, liczba nielegalnych imigrantów gwałtownie spadała, liczba tych, którzy przybywali, również spadała, bardzo poważny sukces w dziedzinie, którą sobie żaden poprzedni prezydent nie potrafił poradzić. Wiemy też, że do czasu pandemii Stany Zjednoczone miały bardzo dobrą sytuację gospodarczą.
Oczywiście to nie zależy tylko od prezydenta, to wiemy o tym. No tak się przyjęło mówić, prawda, że jak jest dobra sytuacja prezydenta, to jest jego gospodarcza, to jest zasługa prezydenta, no a jak kiepska, to jest jego wina. No, w systemie amerykańskim to tak do końca nie jest, ale chociażby ten reforma podatkowa i parę innych sprawiły, że sytuacja gospodarcza była znakomita, bezrobocia nie było, dochód na jednego obywatela rósł i tak dalej. No pandemia to zmieniła, to prawda, ale Stany Zjednoczone dość szybko zaczęły z tej pandemii wychodzić. No to jest trochę sinusoida, jak w każdym kraju, prawda. Na pewno Trump nie zachowywał się gorzej niż jakikolwiek inny przywódca w jakimkolwiek innym kraju. No i wreszcie kwestia polityki zagranicznej. To od czego zacząłem, prawda? Trump postanowił urealnić sytuację i zerwać te porozumienia, co do których no, można powiedzieć, że były krzywdzące dla Stanów Zjednoczonych. Odstąpił od porozumienia o wolnym handlu z Kanadą i Meksykiem, bo on był dla Stanów Zjednoczonych bardzo niekorzystny i natychmiast potem wynegocjował drugie porozumienie, również z tymi państwami, korzystne dla wszystkich, w tym także dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wystąpił z porozumienia na temat porozumienia paryskiego, tylko proszę pamiętać, od samego początku, od czasu Clintona, który to wynegocjował, było wiadomo, że Senat amerykański nie przyjmie tego statutu, traktatu. Nie da zgody. Nie da zgody, ponieważ ten traktat nie wprowadzał dających się zrealizować ograniczeń w stosunku do państw takich jak Chiny czy Indie. I senatorowie mówili, nie może tak być, że my będziemy ograniczali produkcję, a Chiny i Indie, które i tak najbardziej brudzą, nie będą tego ograniczać. Trump po prostu urealnił sytuację. Skoro to nie ma szans na realizację, to przestajmy udawać, że to się uda zrobić. Dalsze jego zasługi, zerwanie tych niekończących się rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na temat no, niby to strefy wolnego handlu, jakkolwiek to nazwa. Proszę Państwa, wszyscy negocjatorzy, także polscy oczywiście, doskonale wiedzieli, że tego porozumienia nie uda się zawrzeć. Nie uda się zawrzeć dlatego, że my i Stany Zjednoczone różnimy się pod jednym zasadniczym względem, pomijam drobniejsze sprawy. Różnimy się mianowicie w sposobie kontroli wytworów, które muszą być przez państwo kontrolowane. Stany Zjednoczone co do zasady i konsekwentnie przyjmują koncepcję sprawdzania jakości produktu po jego wytworzeniu. W Europie kontroluje się proces produkcyjny. I to są dwa zupełnie inne podejścia do kwestii kontroli tego, co państwo musi kontrolować. Tego nie ma jak pogodzić. Jedno czarne, drugie białe. Albo kontrolujemy jedno, albo drugie. No obydwa to w ogóle było już horrendum. I w związku z tym otwarty rynek nie wchodził w rachubę. I to wszyscy wiedzieli. Natomiast bardzo miło się dyskutowało, jeździło na spotkania, mieszkało w dobrych hotelach, spotykało przy stołach i tak dalej, ale wszyscy wiedzieli, że tego się nie da wynegocjować. Trump oczywiście uznał, że nie będzie finansował organizacji zdrowia, ale uczynił to wtedy, kiedy ta Światowa Organizacja Zdrowia zbłaźniła się w kwestii pandemii, kiedy ani nic nie zrobiła na czas, ani nie odrzuciła ewidentnie kłamliwych koncepcji chińskich, prawda? I no to widzimy teraz, znowu tam pojechała jakaś delegacja, obejrzała te kilka laboratoriów, które im pozwolono obejrzeć i jak wrócili z Chin, to powiedzieli, no nie, to chyba jednak nie Chińczycy są winni. No do końca nie wiemy, ale no, bzdura oczywista, prawda?
No ale wiadomo, jak to się działo. Więc dlaczego ma Ameryka za to wszystko płacić? Jeśli chodzi o nasz region, to doskonale. Trump, a jeszcze jedno, Trump w ogóle w stosunku do Chin był bardzo zdecydowany. Początkowo chciał zaprzyjaźniać się, a potem już, kiedy widział, że to nic nie daje, zajmował bardzo wyraźne stanowisko. To nie znaczy, że osiągnął jakiś ogromny sukces. Chiny mają swój pomysł na... Ten pomysł jest obliczony na bardzo wiele lat do przodu i oni starają się to realizować bez względu na to, co dzieje się w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. No ale Trump przynajmniej rozumiał zagrożenie. Zagrożenie gospodarcze to jest oczywiste, ale także zagrożenie w pewnym bardzo specyficznym aspekcie, który bardzo mało jest nagłaśniany. Mianowicie w aspekcie Morza Południowochińskiego. To morze, przez które przechodzi między 30 a 40% światowego handlu idącego drogą morską, i na którego dnie spoczywają ogromne zasoby surowcowe. To może nie należy do Chin, ale Chińczycy robią wszystko, żeby do nich należało. Budują sztuczne wyspy, tworząc niezgodne z prawem obszary wód kontynentalnych, bo od sztucznych wysp nie liczy się wód kontynentalnych, ale oni liczą. I sąsiedzi Chin są po prostu za słabi, by zrealizować swoje prawa do tego morza i do tych surowców. Australia próbuje protestować, ale to jest dość oddalona i nie za bardzo jej to wychodzi, a wszystkie inne państwa no, nie są w stanie nic tu zrobić. Jedyne państwo, które może zareagować, może wprowadzić tam okręty i robi to, co pewien czas czy robiło, to są Stany Zjednoczone. Bez silnego prezydenta, który chce to zrealizować, oczywiście Chiny spokojnie budują jeszcze kilka sztucznych wysp, na których zrobią lotniska albo porty i po prostu zagarną całe Morze Południowochińskie. Będą kontrolować i tranzyt, no i oczywiście to, co leży na dnie. No Korea Północna. Pamiętajmy przecież, to jest pierwszy prezydent amerykański, który doprowadził do spotkania z przywódcą Korei Północnej. Oczywiście nie zakończył wszystkiego. Trudno sobie wyobrazić, żeby Korea Północna nagle zmieniła się o 180 stopni, powiedziała dobrze, no to już, prawda, odstępujemy od wszystkiego, co wam się nie podoba. No jasne, że nie. Ale kiedy Obama zostawał prezydentem, no to zapowiadał, i to była wielka rewolucja, będę z każdym rozmawiał bez warunków wstępu. Ale kiedy Trump zaczął rozmawiać z Koreą Północną, no to podniósł się krzyk, jak on, no co on takiego właściwie osiągnął? Osiągnął to, że rozpoczął dialog. Przy tak pogłębionej niechęci wzajemnej, no nie można rozpocząć dialogu i następnego dnia osiągnąć sukces. To po prostu byłoby śmieszne. Trump wystąpił także z tego porozumienia dotyczącego Iranu, które to porozumienie było, no powiedzmy szczerze, oszustwem. Iran odzyskał pieniądze, które były zamrożone w Stanach Zjednoczonych i zobowiązał się, że przez 10 lat nie będzie tworzył broni atomowej. No dobrze, no to tworzy, skutecznie konstruuje rakiety i opracowuje plany na te już nie za 10, tylko za 6 czy za 5 lat, prawda? I wtedy będzie mógł przystąpić legalnie, mając pieniądze, które uzyskał po podpisaniu tego porozumienia. Myśmy się dali oszukać oczywiście po to, żeby Obama mógł osiągnąć sukces, to oddał Iranowi miliardy dolarów i odłożył decyzję, odłożył konstruowanie niebezpiecznych broni przez Iran na te ileś lat. No i wreszcie to przecież Trump dokończył, fakt, że nie on zaczął, ale dokończył wyprowadzanie wojsk amerykańskich, prawda? Na tyle, na ile było to możliwe, Afganistan, Irak, te sprawy się zamknęły. No i wreszcie Europa Wschodnia. No tutaj państwo doskonale wiedzą, prawda? To znaczy
No, myśmy przez lata, przez kadencje prezydenckie błagali o pierw o pluton, no, drużynę, pluton, no, może kompanię wojsk amerykańskich, żeby tylko jacyś żołnierze tutaj byli. No co osiągnęliśmy, to ogólnie wiadomo. To nie dlatego, że Trump specjalnie Polskę lubi. No może trochę lubi, może nie, ale głównie chodziło o coś innego. Mianowicie o jego poważny spór z Niemcami, którego krytykowano, z którymi się nie mógł w żaden sposób dojść do porozumienia. I stworzył taki plan, bardzo ciekawy dla nas, przeciwwagi dla Niemiec w tej części Europy. I w środku tego jakby tworu miała być Polska jako największy kraj regionu i wokół niej inne państwa, no stąd ta jego silne poparcie dla koncepcji Trójmorza. Ale to było w dużej mierze skutkiem, no, dla nas w tym momencie korzystnego braku porozumienia z Niemcami. Myśmy na tym bardzo dobrze wyszli. W różnych kwestiach gospodarczych również. I myślę, że gdyby jeszcze został w Białym Domu przez 4 lata, to wtedy dopiero byśmy odczuli to, bo ja mam wrażenie, mówię nie tylko wrażenie, trochę wiedzy, że planem Trumpa było generalne, silne wsparcie finansowe i gospodarcze dla Polski, tak jak to miało miejsce z różnymi państwami azjatyckimi, Korea Południowa i tak dalej, żeby pokazać sukces amerykański. I myśmy na to mogli bardzo skorzystać i te zapowiedzi, rozmaite ustalenia były, no w tej chwili mamy sytuację inną. Bo to przecież Trump nie dopuścił do skończenia rurociągu Nord Stream 2. No, co teraz się dzieje, to ja muszę powiedzieć, przecieram oczy ze zdumienia i tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Bo co to znaczy, że rząd, że jakiś minister niemiecki przychodził mu do głowy pomysł, że on zapłaci przedsiębiorcom amerykańskim miliard dolarów, zapłaci, no przekaże, a w zamian za to Amerykanie odstąpią od sankcji na rurociąg. Sam fakt, że taka propozycja mogła być, pokazuje, jak nisko Niemcy cenią obecną administrację. Za miliard dolarów kupimy waszą zgodę. No, co gorsza, może tak być, że bez tego miliarda też Amerykanie nie będą równie konsekwentnie sprzeciwiali się pracy nad tym rurociągiem i on zostanie ostatecznie skończony, co jest ogromnym zagrożeniem dla nas, także dla Ukrainy. No i wreszcie kwestia tych impeachmentów dwóch, prawda? No, już pomijam pierwszy, zapomniany trochę, ale ten obecny. Przecież to była parodia. To było coś, czego przy najlepszej chęci nie można zrozumieć. Nie można zrozumieć, po co robić tego typu sytuację, jeżeli się nie jest w stanie na końcu na niej skorzystać. Proszę zauważyć, ja tutaj co do tego też nie mam wątpliwości, że w czasie tych wydarzeń 6 stycznia Trump nie zachował się dobrze. To nie ma wątpliwości, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien był ostro zareagować wtedy, kiedy jego zwolennicy wdzierają się do budynku rządowego, do kongresu. To jest niedopuszczalne w żadnym państwie, w żadnej sytuacji. On tam w końcu coś powiedział, ja wiem, ale nie zareagował odpowiednio mocno, nie zareagował tak, jak powinien był zareagować. I wielu jego zwolenników, może nie tych bardzo twardych, ale jednak zwolenników, miało mu to za złe, że nie zachował się po prezydencku. I to właściwie wydawało się, że kończy jego karierę polityczną, bo sam nie dorósł do tego. I ten moment rzeczywiście to był najgorszy moment w całej jego prezydencji. No ale potem ta zabawa z tym impeachmentem byłego prezydenta no, pokazała raz jeszcze wszystkim to, co, od czego ja też zacząłem ten dzisiejsze spotkanie. Prześladowanie Trumpa za wszelką cenę i zawsze. Już nie jest prezydentem, ale ciągle będziemy go ścigać. I to moim zdaniem spowoduje, że duża część ludzi wahających się powróci do niego właśnie po to, żeby
no, bronić, stanąć po stronie tego, który jest atakowany. Czy to wystarczy do prezydentury za 4 lata? Nie wiem. Czy to wystarczy do przywództwa w Partii Republikańskiej? Nawet? Też nie. No, Trump nie wybiera się na emeryturę. Niewiele jest stanowisk, które mógłby zająć po byciu prezydentem. No, był taki przykład, że były prezydent został prezesem Sądu Najwyższego, no ale jednak Trump odpowiednich kwalifikacji nie ma. Inny wszedł w skład Izby Reprezentantów, no ale to nie wchodzi w rachubę. No więc albo emerytura polityczna, albo ponowne ubieganie się o prezydenturę. Jakbym miał zgadywać po tym, co widzimy po Trumpie, to powiedziałbym bez wahania ubieganie się o ponowną prezydenturę. Czy to się uda? Czy uzyska to? Czy będziemy za 4 lata mieli jego pojedynek? No na pewno nie z Bidenem, może z panią Harris na przykład. To byłoby fascynujące. I chciałbym to zobaczyć, nie ukrywam, jak to będzie wyglądało. To oczywiście trochę za wcześnie, nie możemy wróżyć z futów tak za bardzo, a 4 lata, czy nawet 3 powiedzmy, to jest bardzo długo. Ale moim zdaniem w tym momencie ma zdecydowanie szansę na to, by zaistnieć jeszcze raz w polityce. I ja bym chciał chyba na tym skończyć, żeby tego nie przedłużać, nie męczyć Państwa za bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania, to bardzo proszę. Rozumiem, że to nie wiem, to już pan Bernard dyryguje, czy to będzie pisane, czy słowne, to już jakiekolwiek będą, to czekam bardzo proszę na komentarze, uwagi czy pytania. Dziękuję. Dziękujemy. Mamy kilka pytań. Na kilka pytań już pan profesor odpowiedział, zanim one padły. To znaczy pytania padły, a potem padły odpowiedzi, choć jeszcze pan ich nie widział, ale może przejdźmy do tych pytań i zapraszam oczywiście wszystkich do zadawania pytań na czacie na YouTubie. Czy próba impeachmentu zaszkodzi Trumpowi? Bo kilku republikanów poparło tę próbę. Kilku republikanów poparło tę próbę. No, kilku z nich kończy karierę polityczną, nie będzie więcej kandydować. No, powiem szczerze, no, to co się wydarzyło 6 stycznia było, jak powiedziałem wcześniej, niewłaściwe z punktu widzenia prezydenta. Natomiast sam impeachment wielu republikanów słusznie uznało za niekonstytucyjny. No, długo było na ten temat mówić, nie chcę Państwa tym zanudzać. Ale są ludzie, którzy uważają, którzy byli tam i ten tłum im grozi. No, nie doszło akurat do niczego, ale oni byli za drzwiami. I widzieliśmy, że jednak tam byli bardzo różni. I tego tak łatwo się prezydentowi nie wybacza, nawet jeżeli jest z własnej partii. Więc część tych osób zagłosowała, no po prostu, bo zawsze byli właściwie przeciwni Trumpowi, tak jak senator Murkowski, senator Collins. Część zagłosowała, bo uważała, że zachował się nie po prezydencku. No ale my mamy tu na myśli te 75 milionów, które na niego głosowały, a niekoniecznie tych kilkoro senatorów. Nie wiem, jak się zachowają jego wyborcy, nie wiem, ilu z nich zostanie. To będzie oczywiście zależało trochę od tych wydarzeń, ale raczej od tego, jak bardzo skompromituje się Biden. Jeżeli Biden by się okazał wspaniałym prezydentem, nie sądzę, ale powiedzmy, no to jest inna sytuacja. Ale moim zdaniem on nie może się okazać wspaniałym prezydentem i w związku z tym za 4 lata Trump będzie alternatywnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie będą chcieli zaakceptować jeszcze 4 lat Partii Demokratycznej. To nawiązując, tam głosowała pani Lisa Murkowski, to takie tak polsko brzmiące nazwisko. Czy ona ma jakieś polskie korzenie? Tak, ale ona jest z Alaski. No tak, ale to jakby ona jest bardzo, bardzo potężna na Alasce. Pamiętajmy jedno, senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów są odpowiedzialni przed wyborcami. Tam to jest bardzo silne. Jeżeli senator uznał, że jak on zagłosuje za impeachmentem, no to ma szansę za w przyszłym roku, czy za 3 lata i tak dalej, zostać ponownie wybrany,
to wiedząc, że prezydent tak i tak nie będzie tych 67 głosów, mógł oddać ten głos przeciwko Trumpowi w sposób no, czysto pragmatyczny, prawda? Zdobędę punkty u wyborców, a Trumpowi nie zaszkodzę. Ale wtedy jednak straciłby głosy zwolenników Trumpa, ryzykowna taktyka, różne były argumenty. Jak mówię, zachowanie Trumpa 6 stycznia nie musiało się podobać, mogło się nie podobać i to był jego duży błąd polityczny. A Murkowski tak, ma jakieś polskie korzenie, ale powiem szczerze, że nie pamięta do końca o co chodziło i ona od lat reprezentuje Alaskę i wygrywa tam bardzo spokojnie, bez żadnych problemów kolejne wybory. Tomasz Dołęgowski pyta, czy pana profesora zdaniem partia, to nawiązanie też do tych pytań, zdania, czy pana profesora zdaniem Partia Republikańska jest w stanie wystawić wybitnego młodszego kandydata, czy też raczej Trump ponownie wystartuje? Co jest lepsze z punktu widzenia szans Republikanów? No wie pan, no może wystawić chociażby Cruza, prawda, który jest konserwatywny, młodszy, dobrze przemawia, jest interesującą postacią. To jest pierwszy przykład, jeśli mówimy takiego młodszego, prawda? Raczej w tej partii w tej chwili nie ma silnych kandydatek. Ale ja się troszkę powstrzymuję przed takim prorokowaniem, bo wie pan, 4 lata wcześniej, czyli w 2012 roku, no nikt nie sądził, że pojawi się Donald Trump i zostanie prezydentem. Więc wtedy, kiedy sytuacja jest tak nieoczywista jak obecnie, to prorokowanie tego, co się może wydarzyć za 4 lata, to jest po prostu wróżenie z fusów. Nie ma podstaw uważać, czy to będzie Cruz, czy to będzie ktoś jeszcze inny. Partia Republikańska jest dosyć zwarta, wbrew pozorom. Demokratyczna jest dużo bardziej podzielona, ale zobaczymy, w którym kierunku pójdzie społeczeństwo amerykańskie. Czy da się do końca ogłupić i będzie, prawda, no, zachowywać się w sposób taki jak w dużej mierze teraz, czyli poprawność polityczna, te wszystkie, prawda, rzeczy, poprawność sprowadzona do jakichś takich już zupełnie skandalicznych postaci. Tego nie wiemy. To się musi, za 2 lata na to pytanie będę mógł, mam nadzieję, odpowiedzieć. Ale w tej chwili to po prostu bym zgadywał, a nie chciałbym tego robić. Ale Cruz jest taką postacią na pewno, o której można mówić jako o stosunkowo młodym, ambitnym, energicznym, rozpoznawalnym polityku Partii Republikańskiej. Jak pan ocenia próbę podważania uczciwości wyborów przez prezydenta Trumpa? Czy to mu mogło zaszkodzić, czy wręcz przeciwnie? I czy pana zdaniem wybory faktycznie mogły być sfałszowane? Więc tak, nie ma mowy, żeby wybory były sfałszowane w takim sensie potocznym, prawda, że ktoś podał inne wyniki niż powinien był podać i tak dalej. To jest niewykonalne w żadnym kraju. To by wymagało zgody tysięcy ludzi, z których żadna by się nie wygadała. To jest nie do wyobrażenia. I było błędem taktycznym Trumpa i jego prawników, że próbowali tego typu koncepcje przedstawić w sądach kolejnych. Tego się nie da udowodnić. Być może w jakiejś obwodzie, gdzieś, ktoś, coś, ale to nie w tej skali 150 milionów głosów. I to było z góry skazane na niepowodzenie, nawet jeżeli były tak zwane nieregularności, bo były. Ale przy 150 milionach głosujących to nie ma możliwości, żeby nie było jakichś niedokładności, mniej lub bardziej celowych, ale na małą skalę. Natomiast powinien był Trump, moim zdaniem, nie tylko moim oczywiście, skupić się na zupełnie innej sprawie. Tutaj miał rację. Otóż w 6 przynajmniej stanach, w tym także w tych kluczowych, które zadecydowały o wyniku wyborów, zmieniono tryb przeprowadzania tych wyborów. Tryb przeprowadzania wyborów określa legislatura danego stanu, tak mówi konstytucja. I ona określa wszelkie techniczne sprawy w tym stanie, bo
jak głosować, gdzie, no i w jakich godzinach, no te wszystkie sprawy techniczne. Demokraci bardzo dążyli do tego, żeby na masową skalę wprowadzić wybory korespondencyjne, z tym się można zgodzić, no bo była pandemia, i maksymalnie rozciągnąć czas, w którym można było te koperty wysyłać. I gdyby tę zmianę przeprowadziła legislatura, na przykład w stanie Pensylwania czy Georgia, to by nie można było nic zrobić. Dowcip polega na tym, że w tych 6 stanach legislatura nie zgodziła się na to, a mimo to gubernator albo tak zwany sekretarz stanu w danym stanie tę zmianę wprowadził. I samo głosowanie odbywało się według tych nowych zasad. Ale ponieważ ani gubernator, ani ten urzędnik nie ma prawa wprowadzać tego typu zmian, to było niekonstytucyjne. Tylko że to trzeba było postawić w sądzie przed wyborami, nie po, przed wyborami. Po wyborach każdy logiczny sąd na świecie powie niedokładności, ale wybory się odbyły i nie możemy zakwestionować milionów oddanych głosów. Sąd nie jest taki szybki, żeby odrzucać wyniki wyboru, bo to jest dramatycznie trudna decyzja. Ale gdyby to zostało zgłoszone przed wyborami, kiedy nie było wiadomo, jakie wybory przyniosą efekt, ale było wiadomo, że doszło do naruszenia konstytucji, to wtedy Sąd Najwyższy zapewne by się tym zajął. Zamiast tego Trump niepotrzebnie skoncentrował się na tak zwanych fałszerstwach wyborczych, które jeśli nawet były, to w bardzo, bardzo niewielkiej skali. I to jest jakby istota tego, co się wydarzyło. Potem oczywiście jego prawnicy zaczęli odkręcać, już było za późno. Być może zaszkodził mu to, że Giuliani był jego głównym prawnikiem. No bardzo miły i zasłużony człowiek, ale nie do końca już panujący nad wydarzeniami dookoła siebie. Może były inne względy, nie wiem. Ale przyjęto złą taktykę. Ja to mówię, to nie jest tylko mój pomysł. Rozmawiałem z wieloma amerykańskimi prawnikami. I oni też tak mówią, trzeba było zrobić właśnie to, ale przed wyborami, żeby sąd nie musiał wydawać się w nieprzyjemną sytuację negowania już oddanych głosów. A jak pan profesor ocenia postawę wiceprezydenta Mike'a Pence'a? No ja myślę, że zachował się rozsądnie, to znaczy na pewno popierał Trumpa i stał po jego stronie. Ale to, że Trump oczekiwał od Pence'a, że Pence wykona posunięcie niekonstytucyjne i nie uzna wyników wyborów z kilku stanów, wiceprezydent nie ma takiego uprawnienia. On przewodniczy obradom Kongresu, bo to wtedy obie izby obradują razem i to jest wszystko, co może zrobić. To jest znowu albo Trump tego nie wiedział, albo go źle poinformowano, albo liczył nie wiem na co, ale no jednak normalny amerykański polityk no przecież nie zachowa się w ten sposób, że nawet na prośbę prezydenta w ewidentny sposób złamie prawo. Więc nie, on się zachował bardzo w porządku tak długo, jak długo można było się zachować. Ale nie mógł wykonać życzenia prezydenta w chwili, w której to życzenie oznaczałoby zachowanie zupełnie bezprawne, które oczywiście by się nie ostało, a prowadziłoby tylko ogromne zamieszanie i skompromitowałoby, prawda, całą tą ekipę. Nie, ten zachował się słusznie. Czy początkowe zlekceważenie pandemii mogło zaszkodzić Trumpowi? Dlaczego w ogóle Trump przegrał wybory? Chyba nie. Wie pan, no Trump tłumaczył się po tym, że on specjalnie to robił, żeby nie budzić paniki, żeby ludzie zachowali spokój. Podobnie jak ukrył na przykład prawdziwy przebieg własnej choroby, który był o wiele bardziej poważny niż on to pokazywał, prawda? Ta jego przejażdżka jeepem pokazująca nic się nie stało. W rzeczywistości no bardzo to była groźny moment. I on się tłumaczy, ja w to mogę uwierzyć, że on
chciał po prostu zapewnić ludzi, że no, nie ma wielkiego niebezpieczeństwa, damy sobie radę. To był czas, kiedy nie było przecież szczepionki. Gdy się wydawało, że szczepionka będzie, nie wiem, za 2, 3, 4 lata, kiedy nie było lekarstw. To dzisiaj właściwie nie ma, prawda? Więc budzenie niepokoju i sianie paniki jest coś strasznego, no nie jest w tym momencie dobrym zachowaniem. Prezydent jako ten numer jeden w państwie powinien właśnie zachować spokój, uspokajać nastroje, nie budzić lęków i myślę, że tutaj zachował się dobrze, ale jak zwykle jego krytycy musieli go za to, że tak powiem, no, skrytykować. Gdyby zachował się odwrotnie, to by była ogromna krytyka, jak on mógł budzić panikę, straszyć ludzi i tak dalej, nieodpowiedzialny prezydent. Więc to, że go krytykowano, to było normalne, ale uważam, że on bardzo rozsądnie zachował się w sytuacji, w której nie wiedzieliśmy, jak głęboko to pójdzie i jak długo będzie trwało. No, gdyby dzisiaj jeszcze nie było szczepionki, a wszyscy się spodziewali, że będzie dużo później, to sytuacja byłaby naprawdę dramatyczna sama z siebie. Prezydent nie powinien straszyć ludzi. Tomasz Dołęgowski. Czy pańskim zdaniem Biden dotrwa do końca kadencji? W sensie chodzi nie tylko o wiek, ale też czy lewica nie będzie chciała jakoś go odsunąć na rzecz obecnej wiceprezydent Kamali Harris? No tak, no z tą Kamalą Harris to jest jak jest. Bardzo trudno mi to powiedzieć. To znaczy Biden na pewno chciał być prezydentem autentycznie i chociaż jak wszyscy się zgadzają, on politycznie i psychicznie to jest materiał na świetnego wiceprezydenta. Nie na prezydenta, bo prezydent, bo wiceprezydent wykonuje polecenia, prezydent przewodzi. Zobaczymy. Do tej pory Biden nigdy nie przewodził. Zawsze był w cieniu, polityk gabinetowy, uzgadniający poglądy, głosujący w Senacie, głosujący za Obamy. Tutaj ma wielką odpowiedzialność. Harris ma go odsunąć. No, na początku na pewno nie, ale myślę, że w miarę upływu czasu będzie się rozpychała. A on już zapowiada, że daje szerokie uprawnienia, co jest bardzo groźne. Ona ma mnóstwo energii. Jak widzieliśmy, prawda, wbiega i zbiega po tych wielu schodach w tym no, pomniku, jak to nazwać, Lincolna. To są dość takie strome schody, niezbyt przyjemne. Ona ma siłę, prawda, wbiegać i zbiegać. I to kilka razy. No i ma dynamikę i jest żądna władzy. To widać. Ma mentalność prokuratora, to też widać. To byłoby na pewno bardzo nieprzyjemne. Można mieć nadzieję, że tak się nie stanie, ale nikt chyba nie zaryzykowałby zakładu na ważną sumę, istotną sumę pieniędzy, że Biden oprze się temu atakowi. Czy lewica nawet niekoniecznie, tylko właśnie samej Harris, bo ja nie sądzę, by to było tak łatwo zgrać ambicje poszczególnych, no głównie pań, które reprezentują tą lewicę amerykańską. Każda z nich ciągnie jednak w inną stronę. Ja nie sądzę, aby Kamala Harris chciała się wspierać na tych innych, czy to członkiniach Izby Reprezentantów, czy politykach. Natomiast ona sama na pewno będzie dążyć do tego, by tak naprawdę swoje opinie przeforsować. Ale czy jej się uda do końca? Znowu, no nikt tego nie potrafi orzec, ale niebezpieczeństwo istnieje. Paweł Zdun pyta, jak pan ocenia szansę utworzenia przez Donalda Trumpa jakiejś formy mediów w USA? No w ogóle to, co się tam dzieje, to jest no, jakby zaprzeczenie z amerykańskości. No wie pan, no media tak. To znaczy, myślę, że to jest jego najlepsze rozwiązanie, ale media... Bo tak, partii mam nadzieję nie będzie próbował założyć, bo to jest zbyt skomplikowane i tradycja amerykańska jest dwupartyjna. Są, prawda, te jednomandatowe okręgi wyborcze, bardzo trudno się przebić
to różni wybitni politycy próbowali bezskutecznie. Telewizje to jednak jest bardzo trudna sprawa. Pomijam kwestie finansowe, ale jest także sprawa, no, że telewizja musi mieć gwiazdy. Musi mieć osoby, które cieszą się zaufaniem publicznym, których widzowie wierzą i tak dalej. Nie będzie łatwo takich nagle wyciągnąć ich skądś i tak dalej. Więc to, co mu pozostaje, to zapewne jest jakaś forma medium społecznościowego i myślę, że on to zrobi. Może coś, nie bardzo wiem, co jeszcze by to mogło być, ale on akurat w komunikacji w mediach społecznościowych jest dobry, lubi to i to mi się wydaje najbardziej prawdopodobne, plus oczywiście objazd kraju, spotykanie się z na wiecach, podtrzymywanie ducha i tak dalej. Myślę, że w tym kierunku pójdzie, bo to się wydaje takie rozsądne, ale z Trumpem jedno wiadomo, jest całkowicie nieprzewidywalny. To była jego siła, jest jego siłą i tu też to się może objawić, że jednak postawi na coś zupełnie innego, ale co by to mogło być w tradycji amerykańskiej, poza właśnie jakimś nowym medium, nie potrafię nawet sobie wyobrazić. Tomek z Leszna pyta, czy Polska jest w stanie wyciągnąć wnioski z zamieszania wyborczego w USA, aby zminimalizować ryzyko oszustw wyborczych w Polsce i zamieszania z tym związanego? U nas też są pomysły na szerokie wybory korespondencyjne. No więc wie pan, jak powiedziałem, no ja po prostu pomijam oczywiście kwestię komunistów w latach 40. No i ewidentnego zafałszowania wyniku. To tam Ochab bardzo wyraźnie powiedział w wywiadzie z Torańską. Ale pomijając taką sytuację, kiedy oszustwa dopuszcza się organ przeprowadzający wybory, bo podaje inne wyniki niż te, które się pojawiły, to ja nawet nie wiem, jak można by doprowadzić do fałszerstwa wyborów w normalnym, demokratycznym państwie, żeby to się natychmiast nie wydało. W komisji wyborczej jest kilkanaście osób, w komisji są setki, tysiące. No, jakby coś się działo, to od razu by się to ujawniło. Już to się nie może dziać w jednej komisji, tylko to się musi dziać powszechnie. No bo co z tego, że sfałszujemy wyniki w jednej komisji, to nic tak naprawdę nie zmieni. Więc nie wyobrażam. Korespondencyjne głosowanie, jeżeli jest dobrze przeprowadzone, jeżeli jest tak zrobione, jak to można zrobić, to wymaga nakładu czasu, przygotowania zawczasu tego wszystkiego, ograniczenia okresu, w którym można oddawać głos. To jest to, co w Stanach właśnie budziło największe kontrowersje, możliwość oddania głosu na miesiąc przed wyborami. A przez ten miesiąc się mnóstwo rzeczy mogło wydarzyć. Kandydatury, kandydaci mogli zyskiwać, tracić, mogły się pojawiać skandale, nowe dane gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się okaże, że będzie można przygotować wybory korespondencyjne przy założeniu właśnie bardzo krótkiego okresu oddawania głosów, no to ja nie widzę, dlaczego tego by nie można zrobić. Ja uważam, że wybory w każdym demokratycznym państwie były i są uczciwe w tym zakresie, w jakim ludzie mogą być uczciwi. To znaczy mogą się pomylić, mogą próbować coś tam dopisać, odpisać, ale to są jednostki. To są jednostki i w skali milionów nie wierzę, by to miało znaczenie, natomiast znaczenie może mieć bałagan. I szczerze mówiąc, no, to co widzimy w tej chwili z okazji pandemii i szczepionek, no nasuwa dość smutne wnioski co do, że tak powiem, tego, czy administracja jest w stanie przeprowadzić taką akcję. Ale to nie jest tak skomplikowane, więc myślę, że gdyby się za to wziąć odpowiednio wcześniej, a nie w ostatniej chwili, żeby te koperty rozesłać, żeby uniemożliwić oddawanie dwóch głosów korespondencyjnie i fizycznie, w Ameryce w wielu stanach to jest, tylko że to było wprowadzane na spokojnie przez lata, prawda?
no nie jak teraz, tak na chybcika. Nie, można to zrobić i nie dawajmy się, że tak powiem, tego typu opinia. No raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale żeby to wygrać czy przegrać z powodu oszustwa, nie wydaje mi się to możliwe. Marek Karczewski pyta, czy nie martwi Państwa mocno transakcyjne podejście Amerykanów do relacji z Polską? Jeśli tak, to co możemy zrobić, aby to poprawić i skłonić Amerykę do współpracy na bardziej dogodnych warunkach? Dogodny dla kogo? Wie pan, no transakcyjny. Dla Polski. Rozumiem, ale transakcyjny. Bardzo przepraszam, ale proszę pamiętać jedno. Obowiązkiem każdego polityka, a prezydenta już w ogóle, jest działanie na rzecz własnego państwa. Kropka. Jeżeli jakikolwiek prezydent, premier, minister czy polityk działa nie na rzecz dobra własnego państwa, to popełnia zdradę. Koniec. Kropka. Więc nie można liczyć na to, że prezydent amerykański będzie działał na korzyść Polski, nawet gdyby dla Stanów Zjednoczonych nie było to najlepsze rozwiązanie. I odwrotnie. Prezydent Polski nie może działać na rzecz Stanów Zjednoczonych, jeżeli by nie było to korzystne dla Polski. A że transakcyjne, no polityka jest transakcyjna. Nie dajmy się zwieść jakimś takim, prawda, powieściom o sympatii, o tam lubimy, nie lubimy. No oczywiście to działa, ale działa negatywnie. Jeżeli jakiś polityk nie lubi innego polityka, no to trudno mu się z nim rozmawia, jest mu niechętny, to się zdarza. Natomiast pozytywne przykładów dużo nie znajdziemy, bo to się jakby no, w oczywisty sposób traktuje, że rozmawiamy i się lubimy, bo wykonujemy ten sam zawód. My zyskujemy na relacjach z Ameryką znacznie więcej niż Ameryka na relacjach z Polską. My jesteśmy krajem średniej wielkości Europy. Ameryka jest supermocarstwem. Powiem bardzo brutalnie. Ameryka bez Polski przetrwa. Ale czy Polska bez Ameryki przetrwa? To nie jest takie oczywiste, zważywszy na różne pomysły Putina. Więc nam zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone były po naszej stronie. Nie dlatego, że mamy gwarancję, że nam Waszyngton w razie czego pomoże, ale mamy gwarancję, że nikt inny nam nie pomoże. A Stany Zjednoczone mogą nam pomóc. To już jest więcej niż liczyć na to, że w razie zagrożenia ze wschodu pomoże nam Berlin albo Paryż albo jakikolwiek inna stolica europejska. Palcem w bucie nie kiwnie. W związku z tym jedyna nasza szansa to jest Waszyngton. I po to, by zapewnić sobie taką możliwość, gdyby była taka potrzeba, oby jej nigdy nie było, to naprawdę musimy się bardzo starać i jeśli można mówić o transakcyjności, no to jak mówię, to my szukamy wsparcia. A nie odwrotnie, bądźmy realistami, nie przeceniajmy swojego znaczenia w świecie w kontakcie z tak wielkim państwem jak Stany Zjednoczone. To mamy ostatnie pytanie, chyba że jeszcze w czasie odpowiedzi ktoś coś ciekawego nam zada. Mhm. Jak Amerykanie będą oceniać Trumpa za 10-20 lat? Na przykład ocena Nixona się zmieniła na plus. Jakie jest dziedzictwo? Nie. Nie? Nie jestem w stanie, wie pan, ja mam minimalne szanse dożyć 20 lat. Ale jak pan przewiduje? Może trochę więcej 10, ale jednak, prawda? Wie pan, to bardzo różnie. Ja spotkałem Nixona, jak był w Warszawie w latach 90. już niby jako prywatny obywatel. Towarzyszyłem mu oficjalnie z ramienia MSZ-u, bo ja w tych 90. latach byłem dyrektorem w MSZ-cie. Jeździłem z nim tą limuzyną i zobaczyłem człowieka poza wszystkim innym, któremu Watergate nie przeszło, któremu nie przeszła te jego straszliwe przygody, usunięcie z urzędu i tak dalej, i tak dalej. Tego się nie zapomina. Czy mu ludzie zapomnieli? No pewnie tak, no bo wiadomo, że ale gdyby Nixon chciał się ubiegać o ponowny wybór, oczywiście to teoretycznie, to nie wiem, czy by mu zapomnieli, ale on popełnił jednak ewidentne przestępstwo. A czy z Trumpem? Ja uważam, że nie popełnił, jak mówiłem dzisiaj, niczego karalnego. Zasłużył się bardzo dla Stanów Zjednoczonych.
podjął i wykonał bardzo wiele dobrych decyzji, więc ja nie widzę, dlaczego jego ocena za rok, za 5, za 10 i za 20 miała być negatywna. Zapomnijmy o jego specyficznych zachowaniu, które nas drażni, oczywiście. Czasami drażni, czasami bardziej, czasami mniej, ale jest takie no, specyficzne. I pozostanie po nim to, co pozostaje po każdym prezydencie. Co osiągnął? A Trump, moim zdaniem, osiągnął dużo i dlatego jego ocena, jak myślę, będzie dobra, ale nie jestem w stanie, że mogę się oczywiście założyć, bo za 20 lat raczej tego zakładu nie będę mógł zrealizować. Jeśli ta osoba pytająca jest w dużo młodszym wieku, no to jesteśmy na nierówne, mamy nierówne szanse. Ale wydaje mi się, że nie ma powodu, żeby Trump miał być źle oceniany, kiedy opadnie kurz wywołany jego niekonwencjonalnym zachowaniem. No właśnie. Jakie jest to dziedzictwo Trumpa, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym? Jakie będą konsekwencje dla USA? Czy to się w ogóle utrzyma? Bo były takie pogłoski, że Amerykanie, że demokraci będą chcieli rozszerzyć skład, żeby zniwelować przewagę konserwatywnych sędziów. No więc właśnie, to jest tak, że jeżeli w Sądzie Najwyższym jest więcej sędziów liberalnych, to bardzo dobrze. Ale jak konserwatywnych, no jak tak może być, to skandal. To pokazuje sposób myślenia tak zwanych liberałów czy też lewaków amerykańskich. To raz. Druga rzecz. Sędzia Sądu Najwyższego, w ogóle sędzia federalny, ale Sądu Najwyższego szczególnie, po mianowaniu nie może być odwołany. Nie jest kadencyjny. I on się nie musi bać żadnego polityka. Wcale nie jest powiedziane, że ktoś, kogo mianował na Trump, będzie zawsze konserwatywny i tak dalej. Były przykłady właśnie odwrotne. Sędzia Roberts, który głosuje, prawda, z liberałami i tak dalej. Sędzia ma obowiązek głosować zgodnie z prawem i własnym sumieniem. Ma oczywiście przekonania polityczne, ma do tego prawo, jest obywatelem, głosuje, ale dobry sędzia, do Sądu Najwyższego trafiają dobrzy sędziowie, nie może swoich przekonań politycznych przekładać na decyzje i tak się prawie nigdy nie dzieje. Więc to, że sąd będzie bardziej konserwatywny, no dobrze, raz był bardziej liberalny, raz bardziej konserwatywny, to się zmienia, prawda? Różne sądy bywały w okresie już po wojnie. Nie mówiąc o wcześniejszych. Natomiast rozszerzanie Sądu Najwyższego, no jakby to Biden spróbował zrobić, to by go roznieśli. Roosevelt to spróbował zrobić w latach 30., kiedy był piekielnie popularnym prezydentem, a i to mało co go nie roznieśli. Wolno to zrobić, bo konstytucja nie określa liczby sędziów, ale nie wolno manewrować, manipulować Sądem Najwyższym. Na to się nie zgodzi Kongres, na to się nie zgodzą obywatele. Nie ma takiej możliwości, bo to jest świętość nad świętościami w Ameryce, Sąd Najwyższy. Absolutnie, tu jestem gotów się założyć w dowolnej perspektywie czasowej, że nikt się nie poważy na zmianę liczebności sądu, chociaż historycznie on liczył bardzo różnie, ale w tej chwili utrwaliło się, prawda, 9 sędziów i tak na pewno zostanie. A jeśli będzie bardziej konserwatywny sąd, no to tak bywało w historii. Potem przyjdzie bardziej liberalny i będzie no, swoje decyzje wydawał. To jest normalne. Przy 9 sędziach ktoś musi mieć większość. Aborcja się ostoi w Stanach Zjednoczonych? No to jest dobre pytanie. Czy Roe versus Wade się ostoi, prawda? Czy to wyjście amerykańskie, że aborcja jest dopuszczalna w pierwszym trymestrze za zgodą po konsultacji z lekarzem w drugim, i w bardzo specjalnych tylko przypadkach w trzecim. Czy to się ostoi? Trudno mi powiedzieć. Wie pan, to się wiele razy już się wydawało, że się nie ostoi, bo sąd był konserwatywny, a sąd naprawdę musi zajść bardzo specyficzna sytuacja, żeby Sąd Najwyższy zmieniał własne decyzje. Chętnie. Oczywiście zdarza się to, jeżeli zachodzi bardzo, bardzo wyraźna zmiana nastrojów społecznych, to wtedy w sądzie to się zdarza.
ale bardzo rzadko i sąd to uzasadnia, bo sąd szanuje z siebie. Nie wiem, myślę, że nie nastąpi zmiana tego no, kompromisu, powiedzmy, aborcyjnego wypracowanego w sprawie Roe przeciwko Wade. Panie profesorze, to było nasze ostatnie pytanie. Bardzo uprzejmie dziękuję wszystkim. Dziękuję i dziękuję panu oczywiście przede wszystkim. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy ponownie. Dziękuję. Do widzenia.